czasie, w godzinie katastrofy nad Smoleńskiem, tu w Piotrkowie Trybunalskim, ale i w miastach Polski, spotykają się ci, których można nazwać strażnikami pamięci, strażnikami prawdy. Kwiecień jest miesiącem szczególnym w historii naszej ojczyzny. Miesiącem wyjątkowym ze względu na wydarzenia bolesne dla naszego narodu. Świat nigdy nie miał się dowiedzieć o zbrodniarzach katyńskich. Blisko 60 lat musieliśmy walczyć o to, by zbrodnia katyńska została odtajniona. A ile lat będziemy walczyć i zbiegać o prawdę o Smoleńsku? To właśnie prawda o i prawda o Smoleńsku jest jednym z fundamentów Rzeczypospolitej. 3 lata temu w katastrofie nad Smoleńskiem zginęło 96 wybitnych przedstawicieli państwa polskiego, w tym świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką. Zginęli w drodze do Katynia, gdzie chcieli oddać cześć pomordowanym polskim patriotom. Witam tutaj zgromadzonych przedstawicieli naszego piotrkowskiego duchowieństwa z ojcem, z księdzem dziekanem, ojcem gwardianem i księdzem prałatem. Witam pana prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przedstawicieli Rady Miasta. Witam przewodniczącego zarządu Prawa i przewodniczącą zarządu Miejskiego Koła Prawa i Sprawiedliwości, członków Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Gazety Polskiej, mieszkańców Piotrkowa, mieszkańców powiatu, ale przede wszystkim tych, którzy co miesiąc każdego 10 pamiętają i uczestniczą w piotrkowskich mszach świętych smoleńskich. Księże dziekanie, bardzo proszę. Księże prowadzie, panie prezydencie, szanowni państwo, od wiosny 90 roku, kiedy na tej skarpie przy klasztorze powstał ten pomnik katyński, wielu z nas, piotrkowian, którzy straciło najbliższych na Golgocie Wschodu, ma to miejsce, gdzie może przyjść i w swojej modlitwie wspomnieć tych, którzy już ze Wschodu nie wrócili. Przed 3 laty do tego pomnika katyńskiego doszła tablica smoleńska. Niech dzisiaj w 3 lata po tych dramatycznych wydarzeniach będzie nam wolno polecić Bożemu miłosierdziu i tych, którzy zginęli na Golgocie Wschodu, i tych, którzy chcąc oddać im cześć, szacunek i za nich modlić się na tej ziemi smoleńskiej, sami stamtąd już nie powrócili. Ksiądz prałat tutaj już od 27 lat jako dziekan, proboszcz Fary od 20 lat, jeszcze więcej dopowiem. Szanowni zabrani tutaj, kochani, 3 lata temu, jeszcze jako dziekan piotrkowskiej proboszcz Farny, przeżywałem na żywo, przy radiu, tą potworną katastrofę, jaka się stała pod Smoleńskiem. Ale nie dawno, bo wczoraj, właśnie sybiracy zebrali się w sali konferencyjnej w starostwie. I tam, jako ich kapelan, właśnie przemawiałem w racji święconego jajka. Zadaliśmy sobie życzenia. Ale był też film o Golgocie Wschodu, który mówił, jak te frustracje były po powstaniu listopadowym, po powstaniu styczniowym, a szczególnie w czasie II wojny światowej, lata. Szczególnie w 1940, 1941, 2, 3, 4, te portacje. A później, gdy napadnięto na Związek Radziecki, właśnie przez hitlerowców, uwolniono wielu, aby wzięli udział w wyzwoleniu właśnie krajów wschodnich. Jakież było wielkie wojny właśnie przy tym filmie. Ponad 70 lat temu jako dziecko właśnie, a teraz wszystko mi się odwróciło, wszystko na powrót mogłem przeżywać. Wszyscy przeżywaliśmy właśnie ten film. A na końcu był Ojciec Święty Jan Paweł II, klęczący, płaczący i powiedział:
To była Golgota Wschodu. Tą Golgotę Wschodu podkreślał nam wielokrotnie ksiądz prałat, ksiądz profesor Zdzisław Peszkowski, który bywał w naszym mieście, odprawiał mszę świętą, opowiadał o tym wszystkim. Już go nie ma, ale jest z nami może duchowo. Może wstawia się tam w domu Ojca za tych, którzy polegli. Dobrze, że się tu gromadzimy. Jak na początku przewodnicząca powiedziała, w wielu miejscach są te zgromadzenia. I w naszym Piotrkowie. Tu przy tym pomniku, który powstał dwadzieścia parę lat temu, aby upamiętniać tych, którzy poginęli w czasie II wojny światowej, ale także tych, którzy poginęli na Golgocie Wschodu. Do tego wszystkiego doszła tragedia smoleńska, którą właśnie dzisiaj wspominamy jako trzecią rocznicę. Chcielibyśmy zanieść szczerą modlitwę do Pana, aby Bóg za te wielkie ofiary, jakie złożyli, badają swoją krew, swoje życie za ojczyznę, wynagrodził im wiecznym zbawieniem. Modlitwa 10 rzędu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i wieki wieków. O mój Jezu, zbawaj nasze grzechy, zachowaj nas od ognia ziemnego, zbawaj wszystkich, którzy żyją, i do Pana, szczególnie tym, którzy najbardziej się potrzebują. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Cały czas nie włączę. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bóg zapłać ze słowa modlitwy. Proszę o przeczytanie apelu Klubów Gazety Polskiej. 3 lata po tragicznej śmierci polskiego prezydenta, jego małżonki, towarzyszącej mu delegacji, składającej się z najwybitniejszych przedstawicieli narodu, tysiące ludzi stają w jednym szeregu, by uczcić pamięć poległych. Żądamy, by w miejscu Warszawy stanął pomnik oddający hołd przywódcy polskiego państwa. Żądamy, by wrócił z internowania krzyż pamięci i by zaprzestano prześladowania znaków naszej wiary. Żądamy uczciwego śledztwa w sprawie śmierci Polaków lecących do Katynia, którzy chcieli uczcić ofiary, a potem sowieckiego ludobójstwa. Żądamy ukarania przedstawicieli władzy, którzy paktowali z wrogiem Polski, by poniżyć polskiego prezydenta, a potem zacierali dowody zbrodni. Żądamy jak najszybszego odsunięcia od władzy obozu politycznego współodpowiedzialnego za tragedię i torpedującego śledztwo. Niech powstanie lista hańby narodowej, obejmująca propagandystów, polityków, urzędników i prokuratorów, którzy na życzenie Moskwy przeszkadzali w dojściu do prawdy. Większość Polaków nie dała się oszukać. Nie uwierzyli w sfabrykowane na Kremlu dowody. Wygrali ci, którzy mieli w sercu odwagę. Wygrała pamięć. Jesteście świadkami i uczestnikami przełomu w umysłach naszych rodaków. Cześć poległym. Chwała dla tych, którzy stanęli do walki o prawdę. Kluby Gazety Polskiej. Dziękuję bardzo. Proszę złożenie kwiatów w imieniu mieszkańców miasta pana prezydenta Krzysztofa Hojniaka. Proszę o złożenie kwiatów w imieniu pana posła Antoniego Macierewicza przez dyrektora Biura Prawa i Sprawiedliwości w Piotrkowie. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie kwiaty złoży Komitet Miejski w Piotrkowie Trybunalskim. Proszę o złożenie kwiatów w imieniu Klubu Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Jeśli ktoś z państwa ma znicze ze sobą, bardzo proszę. Oh,
Dziękuję bardzo za obecność. Na tym zakończyliśmy tą naszą poranną część modlitwy. Dziękuję księdzu dziekanowi, księdzu prałatowi i ojcu gwardianowi, że byli tutaj dzisiaj z nami. Zapraszam wszystkich tych, którzy za chwileczkę wyjeżdżają do Warszawy. Autokar już przy Narutowicza, przy parkingu powinien być. Zabieramy wszystkie flagi oczywiście. Zapraszam wszystkich, którzy zostają, aby o godzinie 19 uczestniczyli w mszy świętej smoleńskiej tutaj w kościele ojców Bernardynów i później tutaj w krótkiej modlitwie jeszcze wieczornej przy pomniku. Jeszcze wyjeżdża jeden autokar po południu około godziny 13 tutaj z Piotrkowa, jedzie z Radomska, zawiera Piotrków, także jedzie nas naprawdę dużo, myślę, że w granicach ponad 100 osób z tego, co takie informacje tych osób, które do nas zgłosiły się. Także śledźcie Państwo te wydarzenia dzisiaj w Warszawie, bo naprawdę warto. Tam spotkamy się z panem ministrem, on tutaj oczywiście kazał przekazać, że jest myślą z nami. Wieczorem będzie tutaj słowo też odczytane od pana ministra. I tam w Warszawie dzisiaj o godzinie 14 będzie kolejny raport zespołu parlamentarnego. Także zachęcam Państwa, szukajcie tej informacji i śledźcie, czy w internecie, czy w telewizji Trwam. Wiem, że ma być transmisja, jak również w internecie telewizja Republika będzie transmitować się, będzie taka inauguracja telewizji. Zapraszam wszystkich do oglądania i śledzenia tych uroczystości. I zapraszam oczywiście za miesiąc, 10 maja, na mszę świętą do kościoła ojców Bernardynów.